Niedługo ten kieliszek będzie już stałym bywalcem na tym kanale. Dzisiaj mam jeszcze oprócz wody chipsy bananowe, będę sobie podjadała. I przychodzę do Was z kolejnym filmem, który swoją drogą miałam nagrać już, słuchajcie, rok temu. Dlatego, że znalazłam właśnie relację z 4 maja zeszłego roku, w której to zadałam Wam pytania na temat tego, co interesuje Was, jeśli chodzi o pracę na YouTubie. Co chcielibyście wiedzieć? Chciałam dla Was nagrać taki filmik, ale tego nie zrobiłam. Z perspektywy czasu nie żałuję, dlatego że teraz po prostu czuję, że mogę powiedzieć Wam jednak troszkę więcej, upłynął kolejny rok, ja też uważam, że na przestrzeni tego właśnie roku bardzo się rozwinęłam tutaj na YouTubie. No i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak w ogóle zacząć nagrywać na YouTubie, co powinniście wiedzieć, czy w ogóle to jest dla Was, czy nie. Może ten filmik pomoże Wam odpowiedzieć właśnie sobie na te pytania, także koniecznie zostańcie ze mną, możecie już teraz zostawić oczywiście łapkę w górę. Zapraszam też do dyskusji w komentarzach, no i subskrypcji kanału. Zanim przejdę do tych pytań, bo będę z nich również korzystała, to będzie, wiecie, taka pomoc dla mnie, żebym powiedziała Wam, no wszystkiego myślę, że nie uda mi się powiedzieć, na pewno o czymś zapomnę, ale myślę, że o takich najważniejszych rzeczach no po prostu chcę pamiętać. Jestem przekonana, że oglądają mnie również osoby, które kiedyś tam myślały o założeniu swojego kanału, ale przezwyciężył czy to strach przed opinią innych, czy po prostu brak możliwości, brak sprzętu, jakiekolwiek wymówki różne mieliście, bądź faktyczne powody, no to po prostu albo odłożyliście to w czasie, albo całkowicie z tego zrezygnowaliście. Z perspektywy czasu mogę Wam powiedzieć jedno i to jest taka moja złota rada na sam początek. Jeżeli być może w tym momencie zastanawiasz się, czy nagrywać, taka myśl w ogóle przechodzi Ci przez głowę, ale nie masz takiej 100% pewności, to na Twoim miejscu po prostu zaczęłabym to robić. Z doświadczenia sama wiem, że takie kalkulowanie, czy to jest dla mnie, czy mi się to uda, czy mi się to powiedzie, nic nie przynosi tak naprawdę i tylko odwlekamy coś w czasie. Ja serio, gdybym mogła cofnąć czas, to zaczęłabym nagrywać już dużo, dużo wcześniej, bardziej bym się do tego przyłożyła, robiła to po prostu na poważnie. Ja również należałam do tych osób, które gdzieś tam po drodze miały różne wymówki, czasem bardziej, czasem mniej, powiedzmy uzasadnione, ale faktycznie moje nagrywanie kiedyś było bardzo, bardzo nieregularne. No tak naprawdę ja regularnie nagrywam dopiero, można powiedzieć, od roku, a tak naprawdę od września, słuchajcie, zeszłego roku. Wcześniej to było tak, że ja trochę byłam na tym kanale, później znikałam na przykład na miesiąc, na dwa. Czasem robiłam sobie takie półroczne przerwy i tak po prostu, wiecie, nie traktowałam tego za bardzo poważnie. Tu też od razu mam dla Was taką odpowiedź, bo bardzo często piszecie mi w komentarzach pod filmami, że moje filmy zasługują na więcej wyświetleń, w ogóle zasługują na więcej subskrypcji i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, uważam, że jakby jak na to, ile czasu już nagrywam, powinnam być w zupełnie innym miejscu. Z drugiej strony wiem też, że sama sobie jestem winna, więc mogę mieć pretensje tylko do siebie. Moje nagrywanie nie było wcześniej regularne, a odkąd robię to na poważnie, odkąd zaczęłam się przykładać, tak naprawdę widzę największy rozwój, więc systematyczność działa, ale o tym powiem trochę później. Jeżeli nawet nie jesteś pewny, czy chcesz to robić, a zaczniesz nagrywać na YouTubie, bo masz taki pomysł, coś tam Ci w głowie zakiełkowało, to bardzo szybko nagrywając zweryfikujesz to, czy faktycznie się w tym widzisz, czy to Ci odpowiada. Inaczej moim zdaniem nie da się przekonać, czy się do czegoś nadajemy, po prostu musimy spróbować. Nic nie tracisz, nie musisz mówić o tym, że założyłaś kanał wszystkim znajomym, rodzinie i tak dalej. Ja sama znam takie przypadki, że ludzie zaczynali w tak zwanej samotności, nawet ich rodziny nie wiedziały, że nagrywają i te osoby później bardzo szybko szły w górę. Także gdybym ja na przykład miała teraz zaczynać nagrywać, to wydaje mi się, że chyba nie powiedziałabym tego nikomu, tylko po prostu zaczęłabym to robić i przekonała się za jakiś tam czas. Oczywiście od razu mówię, to też nie jest tak, że wrzucisz jeden filmik i zakładając, że nie będziesz miała pod nim w ogóle wyświetleń, stwierdzisz, że okej, i tak mnie nikt nie będzie oglądał i kasujesz kanał. Uważam, że tutaj potrzeba troszeczkę więcej czasu. Oczywiście są takie przypadki, że już ten pierwszy filmik jakby gdzieś tam pójdzie, zdobędzie jakieś wyświetlenia i to jest wtedy super. W ogóle taka, wiecie, wymarzona rzecz dla początkującego youtubera. No, ale z reguły tak nie jest i wymaga to troszeczkę więcej czasu i pracy. Przejdę teraz do tych pytań i z tego, co widzę tutaj, część pytań dotyczy typowo mojego nagrywania na YouTubie, a część tak jakby bardzo ogólnie, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie, bo ich nie jest aż tak dużo, więc sobie przez nie przebrniemy, a później dodam rzeczy, których być może tutaj nie powiem, odpowiadając. To dla Ciebie bardziej praca czy pasja teraz? To jest już praca, ale pasja w jednym.
Uważam, że mam niesamowite szczęście, aby móc połączyć te dwie rzeczy. Miałam nawet ostatnio taką rozkminę, że YouTube i nagrywanie to jest chyba jedyna rzecz, którą zaczęłam tak dawno temu i która na przestrzeni tylu lat i tylu doświadczeń, na przestrzeni tego, jak ja się zmieniłam, w ogóle mi się nie znudziła i dalej chcę to robić. Także to jest duży sukces i to też świadczy o tym, że faktycznie uważam, że jest to coś dla mnie. Jak zarabiać na YouTube? Tam później też widziałam, było pytanie, ile się zarabia na YouTube i tak dalej. No słuchajcie, nie jest tajemnicą to, że YouTube to jest moim zdaniem bardzo fajnie płatna praca, oczywiście od pewnego momentu, jak już się rozwiniemy. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że robimy to, bo faktycznie to lubimy, tak jak ja na przykład, dla mnie nagrywanie, w ogóle montowanie to jest czysta przyjemność. Ja nie odczuwam, że ja ciężko pracuję, mimo że w tej pracy czasem jestem, można powiedzieć, od rana do wieczora. To YouTube faktycznie daje bardzo duże zarobki, może dać takie zarobki. Jeżeli chodzi o sposób zarabiania, to oczywiście zarabiamy w tym momencie przez reklamy, które Wam się gdzieś wyświetlają, czy to na początku filmu, czy w trakcie. Z tego właśnie jest dochód, więc automatycznie idąc tym tropem, no to im więcej wyświetleń ma dany filmik, tym więcej on po prostu zarobi. No i oczywiście taka druga forma zarabiania na YouTubie to są oczywiście płatne współprace. Jak to jest z nagrywaniem w miejscach publicznych? Zauważyłam, że już troszeczkę mimo wszystko mniej się krępuje, ale dam Wam taki tip. Jeżeli może już nagrywacie i też macie taki problem, że wstydzicie się nagrywać w miejscach publicznych, to słuchajcie, telefon. Ewentualnie, no to akurat nie kupowałam specjalnie tego pod to, tylko Zyga kupił sobie GoPro. To jest taki malutki sprzęcik, który można wziąć dosłownie do dłoni. I tego w ogóle nie widać. I ja właśnie kiedyś wyczaiłam, że mogę sobie to zabierać gdzieś tam do second handów czy do centrum handlowego i właśnie nagrywać w taki sposób, nie zwracając na siebie aż tak uwagi, jakbym chodziła po prostu z kamerą. Ale teraz nagrywam właśnie w takich miejscach głównie telefonem. No i też tutaj jest właśnie drugie pytanie a propos sprzętu. Ile kosztował Cię sprzęt? I powiem Wam tak, w ogóle zacznijmy od tego, że zaczynając nagrywać na YouTubie, moim zdaniem nie ma sensu inwestować w drogi sprzęt, dlatego że nie wiecie tak naprawdę, co ten YouTube Wam przyniesie. Może być tak, że ponagrywacie sobie 3-4 miesiące i po prostu stwierdzicie, że to nie jest dla Was, ta praca będzie Was męczyła. No i tak naprawdę zostaniecie ze sprzętem może za kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, nawet niektórzy mogą taki sprzęt kupić. No i będziecie musieli go na przykład odsprzedać albo, nie wiem, używać do robienia zdjęć. Ja bym polecała na początek, słuchajcie, nagrywanie telefonem. W ogóle ostatnio też na amerykańskim YouTubie, bo ja bardzo dużo zagranicznego YouTuba oglądam, widzę taki trend na nagrywanie telefonami i robienie takiego vibe'u a la lata 90. na tych filmach. I ja się w to tak wkręciłam, mega mi się to podoba. Także ja też coraz częściej teraz będę przemycała ten telefon, bo też nie ukrywam, że to jest wygodniejsze. Ja mam akurat teraz dobry telefon, faktycznie on jakościowo jest świetny, jeśli chodzi o aparat, ale uważam, że nie potrzebujecie aż tak drogiego sprzętu, no, także tutaj warto się zastanowić. Jeżeli chcielibyście i tak zmienić telefon, to może warto się po prostu zastanowić, czy nie kupić sobie takiego z lepszym aparatem zamiast po prostu kamery. Moja kamera to jest Sony Alpha Sony Alpha A6400. Samo body to był koszt około 4000. Ja nie chcę strzelać kwotami. Ja to kupowałam, słuchajcie, jakieś półtorej roku temu, a zaczynałam w ogóle od Sony Alpha A5000 chyba. I on był bardzo spoko, on mi w ogóle służył bardzo długo. Teraz też możecie go kupić taniej, ale wierzcie mi, są dużo tańsze alternatywy. Możecie nawet kupić sobie taką kamerkę GoPro, którą się serio bardzo wygodnie nagrywa. Ona również ma świetną jakość, ale ja bym proponowała chyba jednak zacząć od telefonu, no chyba że macie naprawdę w nim tragiczną jakość, to wiecie, to też chodzi o to, żeby się to dało jednak oglądać. Uwielbiam oglądać swoje filmy i cieszę się, że zdecydowałaś się nagrywać przez cały maj. To jest, słuchajcie, wiadomość z przed roku. A żeby było śmiesznie, teraz też nagrywam codziennie filmy, wtedy nie wytrwałam. Ale dziękuję bardzo, jeśli wciąż tutaj jesteś, dziękuję. Plusy i minusy pracy influencera. Oh my god. Ja powiem szczerze, że dla mnie jest więcej plusów, ale to wszystko zależy od tego, czy po prostu będziecie to czuć. Kiedyś przeczytałam takie bardzo mądre słowa, że jeśli będziesz lubił to, co robisz, nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia, coś takiego. I ja się pod tym serio podpisuję, dlatego że, tak jak mówiłam, YouTube to jest praca, można powiedzieć, na cały etat to jest mało powiedziane. Zawsze jest coś do zrobienia, dosłownie, bo nawet jeżeli nie nagrywamy w danym momencie, nie montujemy filmu,
to musimy cały czas myśleć, musimy być kreatywni, wymyślać różne pomysły na nowe filmy, odpisywać na różne maile, czasem poszukać czegoś pod dany film, nie wiem, coś zamówić, po prostu wiecie, cały czas kombinować. Do tego, jak sobie, mówię o samym YouTube, do tego jak sobie dołożymy jeszcze Instagrama, no to musimy na przykład wymyślać stylówki pod zdjęcia, też czasem coś zamawiać, do tego jak sobie dołożę jeszcze TikToka, bo teraz to wszystko jest bardzo połączone, pomieszane, no to również tam musisz mieć jakieś pomysły na filmy, także tego, słuchajcie, jest całe mnóstwo i ja czasem, bardzo często mam wrażenie, że ja cały czas w tej pracy jestem i mam głowę tą pracą zaprzątniętą, ale z drugiej strony ja to po prostu kocham, więc mnie to w ogóle nie męczy. Jakbym miała wymienić takie minusy tej pracy, to jest właśnie to, że to są takie nienormowane godziny. No chyba, że macie na tyle samodyscypliny, że sobie jakoś to wyznaczycie i może się Wam to uda, nie mówię, że to nie jest możliwe. I jeszcze taki drugi minus przychodzi mi do głowy, ale z tym ja się po prostu jeszcze nie spotkałam. To jest takie bycie cały czas na świeczniku. Znaczy, może po części się spotkałam, bo im więcej ludzi zaczyna mnie oglądać, dostrzegam coś takiego, że faktycznie wszystko, co my powiemy, co tutaj upublicznimy, zostaje poddane pod krytykę ludzi. I to jest normalne. Ludzie mają prawo krytykować, mają prawo wyrażać swoje zdanie, opinie i tak dalej. Ale czasem naprawdę to są takie rzeczy, które mnie mocno zaskakują, jak ktoś zostawi jakiś właśnie komentarz. Nie chcę tutaj nic konkretnego przytaczać, ale faktycznie, no to jest ciągłe poddawanie się tak naprawdę krytyce, a czasem naprawdę możemy zrobić coś totalnie nieświadomie i nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, dopóki ktoś nie wytknie nam tego w internecie. No a z plusów takich największych, już typowo jeśli chodzi o pracę, to moim zdaniem taka niezależność i przede wszystkim brak sufitu finansowego, bo to jest też bardzo ważne, o tym muszę wspomnieć. Zwykle jak idziecie do jakiejś pracy, no to macie jakiś tam sufit, tak? Oczywiście, że możecie, dajmy na to, awansować na kolejne stanowisko, ale w pewnym momencie będzie ten sufit, do którego dotrzecie i wiecie, że Wasze zarobki już raczej nie przekroczą tego. Na YouTubie jest trochę inaczej, dlatego że dłużej zajmuje to dojście do takiego miejsca, gdzie możecie się z tego po prostu utrzymać, ale później już tego sufitu nie ma i jakby wraz z Waszym rozwojem, wraz z większą liczbą wyświetleń Waszych filmów, te zarobki po prostu będą rosły i one mogą rosnąć po prostu cały czas. Chciałabym zacząć, ale boję się tego, co powiedzą inni. O tym nie będę dzisiaj mówiła, dlatego że ja już przygotowany mam cały filmik, czy nie nagrany, ale w głowie sobie mniej więcej ułożyłam, co chcę Wam przekazać, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat i ten filmik pojawi się na pewno niedługo na kanale. Ile godzin zajmuje mniej więcej nagrywanie filmów? No tutaj muszę powiedzieć, że to zależy od tego, co nagrywasz, bo jeżeli nagrywasz vloga, no to ja nagrywam cały dzień i oczywiście to nie jest tak, że cały dzień chodzę z kamerą włączoną czy tam z telefonem. Jakby cały czas myślę o tym, co mogę nagrać, prowadzę sobie normalnie ten mój dzień i po prostu jeżeli dzieje się coś interesującego, coś chcę Wam pokazać, no to wtedy włączam kamerę, ale z tyłu głowy zawsze mam to, że okej, nagrywam dzisiaj vloga, więc pamiętaj, żeby nagrywać. Czy mogę zacząć nagrywać w gorszej jakości, bo na razie nie stać mnie na profesjonalny aparat? No tak, to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Ja uważam, że oczywiście nie mówię o tym, że ta jakość będzie tak tragiczna, że tego nie będzie się dało oglądać, ale serio, nie kupujcie specjalnie profesjonalnego sprzętu na początek. Czy ciężko było zacząć? No, muszę Wam powiedzieć, że ja zaczynałam, nie pamiętam, który to był rok, ale w czasach, kiedy było dosyć łatwo, moim zdaniem, zacząć nagrywać. I to jest taki mój największy życiowy błąd, że ja po prostu wtedy nie pociągnęłam tego dalej, tylko przestałam. Wydaje mi się, że gdybym wtedy nagrywała tak jak teraz, z takim zaangażowaniem, no to byłabym już znacznie, znacznie wyżej. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, jak to mówią, trzeba się wziąć w garść i robić swoje. To były zupełnie inne czasy, bo ja w ogóle zaczynając nagrywanie na YouTubie, totalnie nie myślałam o zarobkach. Wtedy nie zarabiało się też takich pieniędzy, nagrywając filmy. To przyszło z czasem i ja to robiłam, bo bardzo podobały mi się inne dziewczyny, które nagrywały i mnie to jakoś tak, wiecie, pasjonowało, motywowało. Czasem jak byłam młodsza, też sobie udawałam, że jakieś vlogi nagrywam i tak dalej. Już teraz brzmi śmiesznie, ale serio tak było. Ja po prostu wiedziałam, że chcę to robić. Pieniądze to było coś, co przyszło znacznie, znacznie później. Ja myślę, że ludzie, którzy zaczynają nagrywać teraz na YouTubie, już mają jednak trochę większą świadomość tego, że można na tym zarobić, zwłaszcza jeżeli zaczynają nagrywać w takim wieku, wiecie,
gdzie tą świadomość po prostu tym bardziej mogą mieć. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak dobry czy zły czas, liczy się pomysł, liczy się osobowość, jeżeli wiesz, co chcesz nagrywać i nie będę tutaj ściemniała, że musisz mieć jakiś oryginalny pomysł, bo ciężko się przebić. Uważam, że nie. Jeżeli masz fajną osobowość, a jeżeli nawet będziesz nagrywała czy nagrywał to samo co reszta, to wydaje mi się, że i tak masz szansę się po prostu przebić, masz szansę zaistnieć na YouTubie. Dużo większe znaczenie moim zdaniem ma systematyczność. Okej, tu jest bardzo ważne pytanie, zwłaszcza na początek. Od czego liczone są zarobki? Czy trzeba spełnić jakieś warunki, aby móc zacząć zarabiać? Tak, to jest też bardzo ważna rzecz. Żeby zacząć zarabiać na YouTubie, musisz mieć, ja Wam to powiem z głowy, ale napiszę, jeśli się pomylę, bo nie jestem pewna, 1000 subskrypcji i ileś godzin, tutaj Wam napiszę, obejrzenia filmów, jakby. Dopóki tego nie osiągniesz, to niestety nie możesz zarabiać na YouTubie. Ale wiecie, nie zniechęcajcie się tym, bo czasem jest tak, że naprawdę nagracie 2-3 filmy fajne, dobre, takie wiecie, na czasie, klikalne, wyszukiwalne i tak dalej. I tak naprawdę te 1000 subskrypcji może Wam przyjść bardzo, bardzo szybko. Jeszcze chcę poruszyć na szybko taką jedną kwestię a propos tego, co nagrywać, żeby się to klikało i tak dalej. Ja Wam polecam, słuchajcie, takie narzędzie TubeBuddy. To jest taka wtyczka, którą możecie sobie zainstalować na swoim komputerze i tam macie możliwość wyszukania sobie konkretnego tytułu filmu i sprawdzenia, czy on się jakkolwiek klika, jaka jest konkurencja ogólnie na YouTubie w tym temacie i to narzędzie Wam po prostu podpowiada, czy coś warto nagrać. Ja z tego dosyć często korzystałam właśnie w zeszłym roku i wtedy też zauważyłam największy wzrost tych wyświetleń. Teraz już coraz rzadziej tego używam. Niestety jest ten cały algorytm, który bardzo ciężko zrozumieć. Ja trochę o nim poczytałam, już wydaje mi się, że jestem znacznie mądrzejsza niż na początku. To też Wam polecam, żebyście po prostu na początku sobie troszeczkę poczytali o tych algorytmach. Niestety bardzo mało takiej wiedzy możecie zdobyć na polskim, czy to YouTube, czy w ogóle na jakichś stronach. Ja uczyłam się wszystkiego na zagranicznych filmach, na zagranicznych forach i tak dalej, ale algorytm to jest bardzo ciężka sprawa, aczkolwiek da się to ogarnąć. Nie uważam, żeby mi się to udało w 100%, nie, ale jest dużo, dużo lepiej. Jeśli będziecie chcieli, to może nagram taki kolejny filmik, jak czytać po prostu algorytm. W sumie to nie byłoby złe, bo skoro nie ma tych treści aż tyle na polskim YouTubie, to może coś Wam więcej opowiem. Dajcie znać, czy byście chcieli. No dobrze, kochani, możecie oczywiście zadawać pod tym filmem pytania. Ja na wszystko będę jak zwykle odpowiadała. Staram się odpowiadać na każdy komentarz. Zapraszam do ogólnej takiej dyskusji w komentarzach. Napiszcie, czy kiedykolwiek myśleliście o założeniu kanału. Jestem bardzo ciekawa. Zapraszam Was oczywiście na Instagrama, na TikToka. No i do zobaczenia jutro. Buzi. Zamówiliśmy taką furę chipsów bananowych na Allegro. Jestem w niebie.